wszyscy przygotowują się do uroczystych oświadczyn Rejan i Emira, a Cevajden nadal knuje. W 219. odcinku przysięgi plan Cevajden może jednak spełznąć na niczym. Sprawdź, co się wydarzy w 219 odcinku serialu Przysięga. Rejan Özge Yagiz i Emir Gökberk Demirci przygotowują się do zaręczyn. Tymczasem Kavidan Gul Arkan planuje przejąć majątek Hikmeta Berkant Muftuler dzięki umowie przedmałżeńskiej, którą mieliby podpisać narzeczeni. W 219 odcinku serialu Przysięga Rejan, z okazji zaręczyn, dostaje od Oi suknię. Emir z całą rodziną idzie do domu niani prosić o rękę ukochanej. Zgodnie z tradycją panna młoda podaje gościom kawę. Nigar korzysta z okazji i mści się na Kavidan. Podaje do jej kawy sól, a nie cukier. Na uroczystości Kavidan mówi narzeczonym o swoim pomyśle. Skoro się kochają, umowa będzie tylko formalnością. Rejan przyznaje jej rację i zgadza się na to. Emir z kolei jest zaskoczony propozycją matki i nie chce podpisać umowy małżeńskiej. Zamiast tego porywa ją na kawałki. Tymczasem Narin Yagmur Sahbazova ma pretensje do Jonki, że zaleca się do jej męża Kenverel, a Suna Siła Turkoglu mówi taciemu, że chce uciec z ośrodka. Przysięga odcinek 219 w środę, 22 lipca 2020 roku o godzina 16:05 w TVP1. Sprawdź program TV.